Wspominaliście w komentarzach, że uszkodzeniu może ulec uchwyt nowej chłodnicy, którą zamontowałem. Uchwyt ten, który znajduje się w tym miejscu. Chłodnica stoi w pionie, tu jest takie kółko, w niego wchodzi gumowa taka tulejka i pręt, który idzie do korpusa silnika i trzyma w pionie tą chłodnicę. Coś w tym jest jednak, bo to jest stara chłodnica i rzeczywiście w starej chłodnicy ten element został wyrwany. Więc rzeczywiście może coś w tym być i postanowiłem, że przerobię uchwyt. Tutaj dochodzi lej do chłodnicy, tutaj w tym miejscu lej na powietrze i zamontujemy ten uchwyt nie do chłodnicy, tylko do tego leja, który jest przykręcany bodajże na czterech śrubach w tym miejscu i będzie te wstrząsy będą się rozkładać na cztery punkty chłodnicy, a nie tutaj na ten czubek. I te nity, to jest zanitowane i chyba przylutowane to było w tym miejscu. No i wyrwało się.